W każdym razie, co by nie było... A ja już dziękuję bardzo i życzę dobrej nocy. Dobranoc Państwu. Proszę Państwa, to jest bardzo zła wiadomość. Nasza ukochana speakerka Bogumiła Wander zmarła dzisiaj. Cóż mogę powiedzieć o pani Bogumile? To była niezwykła wprost klasa. Nie ma już obecnie takich speakerek i nigdy już nie będzie. To jest pewne. Dokładnie tak jak Krystyna Loska, pani Bogumiła miała ten rodzaj wdzięku i takiej kobiecości, którego już nie ma w tej chwili, który po prostu został zatracony gdzieś tam. I ja nawet jeszcze za komuny, kiedy pani Bogumiła była speakerką na początku lat 90., tak bardzo nie zauważałem jej obecności może, ale potem wszystko na YouTubie zostaje i zobaczyłem takie nagranie, kiedy pani Bogumiła Wander, no zwykły dzień 92 czy 1 roku. Zwykły, banalny program telewizyjny, jeszcze taki bardzo drętwy, ale te śniadania dla rolnika, to wszystko, te wszystkie panny dziedziczki, ona po prostu potrafiła powiedzieć takim tonem, tak godnie, a jednocześnie łagodnie, jakoś tak o godzinie 16:17. Zapraszamy Państwa na trzeci odcinek serialu Panna Dziedziczka, że naprawdę nic tylko słuchać, właściwie ona sama mogłaby od rana do wieczora być po prostu nagrana, jak zapowiada fikcyjny, po prostu fikcyjny jakiś program, ponieważ jedynym programem rzeczywistym byłaby po prostu ona, siedząca w studio z rozpuszczonymi po prostu girlandami loków, rozczesanych, cała na biało i po prostu siedząca w studio i od godziny 6 rano, kiedy kończył się wtedy ten obraz kontrolny, aż do teraz, aż do około 1 w nocy, kiedy znowu zaczynał się obraz kontrolny i takie po prostu od rana do nocy mogłaby tylko i wyłącznie ona siedzieć w studio i zapowiadać. Dzień dobry Państwu. Witam Państwa Bogumiła Wander. A jak zapowiada się dzisiejsze popołudnie? Otóż o godzinie 16 koncert życzeń i nie ma żadnego koncertu życzeń. Tylko ona wciąż zapowiada. Wielka gra, Panna Dziedziczka w kamiennym kręgu, 2580 odcinek serialu Dynastia. Miłośników zwierząt zapraszamy na bardzo ciekawy program produkcji francuskiej z kamerą wśród aligatorów. I nie ma tego z kamerą wśród aligatorów. Nie, nie puszczamy nic. Ona tylko od rana do nocy zapowiada. Taki program na pewno spokojnie pobiłby nie jeden inny alternatywny kanał, w którym byłyby te wszystkie rzeczy i jeszcze różne talent show i tak dalej. Ponieważ kiedy ona siedzi w studio, to już jest talent show samo w sobie. I naprawdę już nie potrzeba niczego więcej. Bo to jest jak szum morza. Można tego słuchać i słuchać i słuchać i słuchać. I dlatego właśnie uważam, że Bogumiła Wander, która właśnie pożegnała się z nami, była najlepszą speakerką w całej historii. I żadna Szulim nie może się z nią równać. Poza tym cóż jeszcze? No też w ogóle nie ma już takich kobiet. To też widać w serialach z tamtych czasów, że ten rodzaj kobiecości, takiej jednocześnie i maminej, i kobiecej, i delikatnej, ale i zdecydowanej, już odszedł gdzieś tam. I patrzymy na te nagrania, które na szczęście zostaną z nami na zawsze, pani Bogumiły Wander, patrzymy jak na zjawisko. I
te wszystkie jej później powroty, już późniejsze na imprezach, jakieś tam wymysły, pomysły dociekania pudelków i innych portali, czy miała operację ust i tak dalej. To wszystko jest jakby już nic, to już jest nic. To, co zrobiła ona i to, co to jest żywa historia telewizji polskiej i tego nikt jej nie zabierze. A pani Bogumiło, pozostanie pani na zawsze w naszych sercach i no i w naszych telewizorach. Będziemy jeszcze raz oglądać i jeszcze raz na szczęście możemy oglądać to wciąż. Pali licho to, co pani zapowiada. Ważne, żeby pani zapowiadała. I mam nadzieję, że na tamtym świecie będzie pani miała co zapowiadać. Patrzę na zegarek. Mamy jeszcze 2 minuty czasu do rozpoczęcia wiadomości. Proszę zatem państwa o posłuchanie muzyki w tym czasie.